Dzisiaj widzę, pokażę wam całkiem odświeżonego nowego trapika, który po prostu jest banalnie łatwy do zrobienia i ten trap serio zabija każdego. Już udało mi się właśnie parę osób zabić takim trapem. Mam nadzieję, że w tym odcinku też mi się uda. Naprawdę jest on banalnie łatwy. Serio, musicie z niego korzystać. No i dzisiaj losujemy 100 milionów, więc jeśli chciałbyś wygrać za łapkę, suba i w komentarzu napisz mi z Minecrafta. To mi się wydaje, że to by było szczerze na tyle ze wstępu i potrzebujemy oczywiście od tego płotków, no bo każdy po prostu może być trap jest zrobiony z płotków, no czyli jednej z najbardziej głupi rzeczy na tym serwerze. Zlecimy na strefę bezpieczną, oczywiście tylko nie mamy, jakby to powiedzieć, no niestety nie mamy siekiery, która jest nam potrzebna właśnie do zrobienia płotków. Szybko wpiszemy jeszcze szybko kosz i weźmiemy to, schowamy to też. Dobra, i chyba wszystko i lecimy na strefę bezpieczną po drewno i dobra, powiem wam tak, nie, jak zbierzemy drewno, życie o co mi chodzi, naprawdę ten trap jest tak przemocny. Zbieram szybko drewno, zbieram szybko wróć drewno, gdzieś no tyle powinno raczej starczyć, zmieniamy to i robimy szybko oczywiście, jakby to powiedzieć, no płotki. I powiem wam, widzowie, są tak naprawdę OP na właśnie boksie, to jest coś niemożliwego. Bardzo bym chciał, żeby dzisiaj do trapa wpadło parę osób, a już wam pokazuję o co mi chodzi, bo pewnie każdy o tym trapie wie, no w sumie. Ale już wam pokazuję o co mi dokładnie chodzi. Też bardzo, bardzo czekam na update po 35. Bo jak możecie zauważyć, no mam parę lapy boksików i parę po prostu kluczy. Więc no, jak będzie update, to naprawdę przywalimy mocny odcinek za naprawdę, wydaje mi się, że 500 zł lekką ręką. Lecę na strefę set, zbiorę szybko te właśnie płotki. No i dobra widzowie, zobaczcie to. Wiem, że będzie jak po prostu wejdę na to, się dobuduje. Macie tutaj widzowie takie coś, taką jakby dziurę w ścianie. I to jest takie coś, macie jakby dziurę w ścianie i wchodzi się do tej dziury. Musi być właśnie na elytrze, ile się nie mylę. No i przyciągacie właśnie osobę do tej dziury. No i wtedy jakby ona wpada, wiecie, no jest łatwy kill i to jest tutaj. No i macie takie coś widzowie, nie? Macie takie coś i stawiacie już tutaj potek i dosłownie jak tutaj ziomek wpadnie, no jest bez szans. Tylko musicie oczywiście przycelować. Uwaga, tam jest taki ziomek, jakby, no nie, no i musi się poczekać 2 minuty po prostu znowu. No chyba, że pójdziemy na lobby. Chyba jak pójdziemy na lobby, no tam się to zresetuje, tak mi się przynajmniej wydaje. Będziemy musieli to od nowa zbudować, no ale dobra, no już po prostu przeżyli, no musimy to od nowa zbudować. Ale spokojnie, mam te cooldowny bynajmniej. No i uwaga, teraz niech jakiś ziomek się tu znajdzie, który by bardzo, bardzo chciał tutaj oddać killa. Daje, no i oczywiście ich tutaj buguje jakby. Tutaj, albo jesteście z nimi w jednej klatce. I to jest właśnie taki myk, no czy ktoś tutaj będzie. No nie wiem, czy ktoś właśnie tutaj jest chętny na bitkę, tak mi się wydaje, że chyba takiej osoby nie znajdziemy, ja, no, trochę mnie to martwi, bo chciałbym wam dzisiaj pokazać od rapa. A ziomków jak nie ma, tak nie było. I tu widzę, że tylko, że są na strefie BSS. Co no, na strefie BSS, no nie, no nie chodzi mi w ogóle o to. Powiedz, że ten ziomek nam zaga też w ogóle będzie, nie wiem, sety Kubila zawsze uciekają, oni mają tylko sety 13. Nie wiem czemu, ale zawsze, kurde, ziomki uciekają. Zamiast, wiecie, zamiast tutaj się bić, nie, oni zgrywają Messiego i chcą właśnie się z nami, aby uciekać, nie wiem co oni dokładnie robią. Już uda mi się ich zabić, bardzo mi chciało szczerze ich zabić. No i ziomka tak nie przyciągamy, ale to dobrze, bo to znaczy jeszcze tak plus minus 3 strzały i będziemy musieli, i wtedy na pewno przyciągniemy ziomka. Nie wiem, nawet szczerze, jak on będzie tak uciekał, to na pewno go nie dogonimy. To jest na pewno pewne, można powiedzieć. Kurde, no czy mi się go uda zabić? No wydaje mi się, że nie. Dobra, idziemy do trapa w takim razie. Zmieniamy high, lecimy do tego trapa, który wam pokazywałem przed chwilą. On jest naprawdę mocny, mówię jeszcze jakiegoś ziomka wciągnął, chociaż go nie gonię szczerze, nawet go nie gonię, ten set Kubila, nawet mi się szczerze nie chce go gonić. No dostaniemy za niego plus 3, a chciałem wam pokazać ten trapa w dzisiejszym odcinku. Dobra, zmieniłem specjalnie H na H1. Teraz musi się to udać, tylko no, czy mamy za 1000 spotków? Mamy, więc budujemy się od razu do góry. I o Jezu, ile to jest w ogóle osób, co jest? Ej, dobra, ten trap teraz wyjdzie, na 1000% teraz on wyjdzie. Niestety lekkie tarapaty, bo ziomki nas po prostu próbują zabić. Oczywiście im to nie wyjdzie, ale no, lekkie tarapaty jak się właśnie budowałem. Leciutkie, bardzo lekkie tarapaty. Ej, dobra, bo jeszcze padniemy, kurde. Ile osób nas bije, co jest grane? Oni serio chyba myślą, że zabiją, to nie uda oczywiście. Tutaj widzę, że tutaj może nie wyjść z tego powodu, że jest za dużo i nawet będą go chronić tego ziomka, na przykład jakbyśmy go przyciągnęli. No niestety, tutaj to nie wyjdzie. Musimy jeszcze raz porozumieć H. Ale no trap ogólnie jest mega banalny. Serio, trap jest mega banalny. No jak się nie uda się nikogo zabić, będzie mi serio przykro. Dobra, lecimy na H2. Na H2 na pewno ktoś będzie i na pewno będą osoby się bili. Najlepiej jakby ktoś był w pańczynach. Lepiej jakby ktoś był w pańczynach, co nie? I wtedy jest najłatwiejszy sposób właśnie na tego ziomka strapowanie. Serio, to wtedy działa najlepiej, ale niestety, no ziomek nas uderzył. Oni chyba myślą serio, że nas zabiją. Oni tutaj próbują, ale oni myślą, że chyba nas zabiją. No jakbyśmy temu ziomkowi prawie zbili totem, no to sobie prawie nie zbijamy totem, więc spoko. Ale jesteśmy w końcu w środku i teraz mam nadzieję, że uda się jakby ziomka przyciągnąć do nas. Robimy teraz takie coś i no nie udało się, musimy po prostu kolejne 2 minuty czekać, że po prostu ten ziomek nam to rozwala, nie wiem czemu. Gdyby mi się udało, kurde, założyć klatę, to też było naprawdę spoko, kurde. Dobra, myślałem, że nie mamy elytry. Przez chwilę myślałem, że nie mamy elytry i to by się dla nas totalnie źle skończyło. Jest, jak on to jeszcze
jeszcze wbił nas do klatki, byłoby coś pięknego, ale nie wejdzie tutaj do klatki na 1000%. Chociaż jakbyśmy tak zrobili, go zamurowali na przykład w tej klatce. Pewny kill, ale no to nie wyjdzie, niestety on będzie to niszczył. Była dobra sytuacja, przyciągnięcie go, ale no nie, się nie uda się niestety. I może jeszcze na strefę bez elit, zobaczymy czy ktoś na strefie bez elit jest. I tu jest ziomek na przykład przed, ale on sobie zaraz ucieka niestety. Na strefę bez elit, zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że jest ziomek, uwaga, jest dwóch ziomków, co jest, jakby udało się ich zabić. On się tego nie spodziewał, to on się tego nie spodziewał, no i obialimy mu oczywiście dwa. Kolejny i on ucieka teraz w drugą stronę, w secie 23, czy to będzie nasz kill? Czy to będzie pierwszy kill w dzisiejszym odcinku? Mam przynajmniej taką nadzieję, że to będzie naprawdę pierwszy kill w dzisiejszym odcinku. Uwaga, 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 czy to będzie jednak pierwszy kill dla nas? To zakłada cały czas to ten ziomek, czy to będzie pierwszy kill? Mam nadzieję, że tak, uwaga, uwaga, uwaga. Błagam, niech to będzie nasz pierwszy kill, serio, tak chciałbym killa zrobić, ale czy... Nie, no dobra, jeszcze nie, dobra, musimy go przyciągnąć, kolejny raz go przyciągamy. Dobra, ja jestem po prostu idiotą i go wypchnąłem, no niestety nie wyszło. Ajaj, no mówi się trudno. Kurde, była dobra sytuacja. No, gdyby tamten gracz nam nie przeszkadzał w tym drapie, no wydaje mi się, że można było kogoś przyciągnąć. A tak, no to niestety widzieliście, no była ciężka sytuacja na właśnie przyjęcie gracza. Na początku była dobra, ale niestety nie trafiłem. No i musieliśmy działać kolejne minuty, no jak potem poszłem w losowe, no to już nie byliśmy w tym jakby. Cześć widzowie, taki cień strapowania bym się spodobał, szczerze. Nie udało się zabić kogoś gracza, ale spokojnie, mogę wam to zagwarantować, że trap jest naprawdę mocny i no nie da się z niego uciec, bo was jakby buguje w klocku. Macie jakby nogi, jak to było na tyle, widzimy się jutro w biesień, skoro dla mojego silnika zrobimy mega losowanie, to było na tyle.